Dudy jako instrument towarzyszą nieprzerwanie Wielkopolanom od samych początków nowożytnej historii, a najprawdopodobniej jeszcze wcześniej, bowiem w średniowieczu. Gdyby poszukać najstarszych źródeł dudziarskich w Wielkopolsce, musielibyśmy udać się do miejsca kolebki, do miasta królewskiego, czyli do Gniezna. W Gnieźnie ujrzelibyśmy unikatowe na skalę nie tylko polską, ale europejską kafle gotyckie, które przedstawiają właśnie ten instrument, przedstawiają dudy. Gdyby wyruszyć nieco później, do czasów nowożytnych, dudy znajdziemy m.in. w poezji, dudy znajdziemy w źródłach historycznych, a gdy przybędziemy w takie miejsce, w którym teraz jesteśmy, do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, możemy liznąć nieco XIX i XX-wiecznej historii. W tym okresie występowały właśnie takie dudy. Dudy wielkopolskie. Dudy o pięknym, tradycyjnym brzmieniu oraz unikalnej barwie. Taki instrument, taka muzyka w dzisiejszych czasach ma swoich kontynuatorów. I to oni stanowią o przyszłości tego instrumentu. Posłuchajmy, jak brzmi dawna wielkopolska dudziarska muzyka w wykonaniu współczesnych muzyków tradycyjnych. Jest to muzyka wyjątkowa. Mimo że jest odtwarzana, mimo że ma stary rodowód, ma też pozostawioną pewną cząstkę tych ludzi, którzy ją wykonują. W tym przypadku nas, kontynuatorów, muzyków ludowych. Posłuchajmy, jak brzmi tradycyjna kapela dudziarska. Dudy wielkopolskie składają się z kilku elementów. Posiadają one piszczałkę melodyczną, tak zwaną przebierkę, główkę kozy, czary głosowe w postaci rogów i mosiężnej blachy, piszczałkę basową, burdonową, zwaną bąkiem, skórzany worek, który pełni funkcję rezerwuaru powietrza, oraz miech, czyli tak zwaną dymkę. Co trzeba zrobić, żeby zagrać na
Dudach Wielkopolskich. Najpierw musimy wprowadzić powietrze do naszego worka. Kiedy wprowadzimy powietrze do naszego worka, należy worek delikatnie przycisnąć ręką i pilnować odpowiedniego ciśnienia. Żeby zagrać w tradycyjnym wielkopolskim składzie, potrzebujemy jeszcze skrzypka, który gra na skrzypcach podwiązanych. Oprócz dud wielkopolskich w naszym regionie występują sierszenki, kozioł biały oraz kozioł czarny. Posłuchajmy, jak grają.